Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Naaman, wódz wojska syryjskiego, króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Kiedyś podczas napadu gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 tysięcy talentów srebra, 6 tysięcy syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szatę? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przyjechał więc Naaman swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogą się w nich wykąpać i być oczyszczone? Pełen gniewu zawróciłby odejść, lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał spełnić ci coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem. Wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Oto słowo Boże. Boże, mój prawak, ten, ujrzeć.
Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. O tym, że Jezus przekracza tylko ludzką naturę, bo jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale w jednej osobie także prawdziwym Bogiem, Synem Bożym, świadczą Jego słowa. Słowa pełne mocy, wypowiadane, które czytamy na kartach Ewangelii. Zwróćmy uwagę na tę scenę z Ewangelii, bardzo nam znaną. Gdy była burza na jeziorze Galilejskim, apostołowie wypłynęli razem z Jezusem, a byli to doświadczeni rybacy i zapewne wiele razy płynęli po tym jeziorze. Nagle gwałtowna burza, łódź się napełnia i doświadczają ludzkiej słabości. Tym razem chyba nie damy rady pokonać żywiołu, budzą więc Jezusa. I gdy Pan Jezus wypowiada słowo do żywiołów, do wichru, do fal, nastała głęboka cisza. Jakie to musiało zrobić wrażenie na apostołów, możemy sobie tylko wyobrazić. Patrzą na Mistrza, kim On jest, że nawet wichry, fale są mu posłuszne. To, że Jezus w
jednej osobie jest nie tylko człowiekiem, ale przekracza ludzką naturę, jest Synem Bożym, świadczą Jego także słowa z mocą, którym towarzyszą znaki i cuda. I tych cudów znamy tak wiele z Ewangelii. Największy to cud pustego grobu, zmartwychwstania. Do tych właśnie świąt się przygotowujemy. Takiego Jezusa przyjmujemy w nasze życie. Syna Bożego. Chcemy to uczynić dziś na naszych rekolekcjach z głęboką wiarą. Z Nim idziemy przez życie, ale takie dni, takie momenty jak dziś są bardzo ważne. Chcemy wypowiedzieć to w swoim sercu. Ty, Panie Jezu, jesteś najważniejszy w moim życiu. Moje serce chcę, by było tronem dla Ciebie. I tu sobie uświadamiamy, że nikt inny nie jest tego godzien. Tylko Ty, Jezu. Bo Ty jesteś Synem Bożym. Bo Ty przekraczasz tylko ludzką naturę. Ty zmartwychwstały żyjesz. Wszyscy, którzy byli wielcy, odchodzą. Nikt z wielkich tego świata, czy to by był papież, czy to by był jakiś król, czy to byłby ktokolwiek artysta, nikt nie da mi takiej perspektywy poza Tobą, Jezu. Wszyscy odejdą. Dlatego to sobie uświadamiam w tej chwili, że Ty, Jezu, jesteś tego godzien, żeby Cię przyjąć całkowicie w swoje życie. Żeby pozwolić, abyś królował w moim życiu. Świętej pamięci ojciec Jan Mikrut, którego wspominałem wczoraj w kazaniach, napisał pod koniec życia taką książeczkę ABC intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. I w niej zwrócił uwagę na takie cztery stopnie na drodze naszej wiary i dał odpowiedź własnym też doświadczeniem pracy w tym dziele intronizacji i przemyśleniami, gdzie jest miejsce na wybór Jezusa w tajemnicy serca w mojej pielgrzymce wiary. Pierwszy stopień to poznać Jezusa. Poznać prawdy o Nim, kim On jest. Dlatego w kazaniu na ten temat na początku. Kim jesteś? To pytanie, za kogo mnie uważacie? Które kiedyś Jezus skierował jest bardzo ważne. Poznajemy Jezusa od samego początku. Malutkie dzieci tu obecne już poznają też Jezusa przez znak krzyża, przez wprowadzanie w ten klimat modlitwy w rodzinie, choćby najprostszych modlitw. Przez słuchanie poznajemy coraz bardziej na katechezie, w szkole, dzieci, młodzież. Ale to poznawanie ma być przez całe nasze życie. I tak zapewne jest w naszym życiu.
Przychodzimy do świątyni, tutaj poznajemy, gdy słuchamy Słowo Boże, gdy ono jest wyjaśniane w kazaniu. Poznajemy, gdy sięgniemy po książkę religijną. Wczoraj słyszeliśmy tutaj piękne wskazówki duszpasterzy w ogłoszeniach. Mamy czasopismo katolickie, idziemy i w nim taki artykuł godny polecenia, taki, takie sprawy o Kościele, o uczynku miłości wątpiącym dobrze radzić i tak dalej. To bardzo ważne. Sięgnąć po prasę katolicką, po program Radia Katolickiego, telewizji, jakiś film religijny, ale mamy katechizm Kościoła katolickiego. Mamy tyle możliwości, a nade wszystko Pismo Święte, do którego trzeba zaglądać i medytować. Poznawanie Jezusa winno mieć miejsce przez całe nasze życie, by się tutaj nie zatrzymać. I kiedy Ojciec Święty Franciszek nam zaleca w roku miłosierdzia głębiej wniknąć w te uczynki miłości, co do ciała, co do ducha, to jednym z nich jest właśnie to, o czym teraz mówię, nieumiejętnych pouczać. A będę pouczał wtedy, gdy będę znał prawdy o Jezusie i miał też odwagę o tym głosić. I tutaj refleksja także do rachunku sumienia. Czy tak czynię? Drugi moment w tej naszej pielgrzymce wiary, podany przez świętej pamięci ojca Jana w tej książeczce, to zafascynować się Jezusem. Doświadczyć Jego szczególnego działania, jako tego, który zmartwychwstał i żyje. I takich doświadczeń mają ludzie bardzo dużo. Na pewno bardzo wielu z nas by się mogło podzielić. W takiej sytuacji mojego życia doświadczyłem spotkania z Jezusa, Jego obecności, wiarą. Wiem, że w tym miejscu był obecny i dodaje mi sił. Ilu to ludzi, gdy przeżywało jakąś ciężką chorobę i ta choroba została pokonana, przezwyciężona, nabiera sił. Może już te fizyczne nie są takie wielkie, ale mają te siły duchowe. Trzeba czynić jak najwięcej dobra, bo życie zostało darowane. Pamiętam taką rozmowę jednej pani. Świadectwo jej piękne z rozmowy. Miała dwie operacje na kręgosłup. I to w ciągu jednego miesiąca była na granicy życia, śmierci. I to się udało. Także z łóżka inwalidzkiego wstała na nogi, zaczęła chodzić. Powoli, powoli. Życie zostało na nowo darowane, to zdrowie. I mówi tak, ja nie mogę tak dalej żyć. Muszę coś dobrego jeszcze uczynić, bo doświadczyłam spotkania Chrystusa, który mnie uleczył konkretnie. I oddała się na służbę w wolontariacie, pomagać innym bezinteresownie. Tak jak potrafiła. Ale są przykłady jeszcze przepiękne. Ludzi chorych, cierpiących, świętych, którzy leżeli całymi latami w łóżku, a ludzie do nich przychodzili, żeby się umocnić w wierze, bo tak byli zjednoczeni z Jezusem. Na pewno taką postacią jest również
wspominana na tych rekolekcjach służebnica Boża Rosalia Celakówna, której życie trochę przybliżamy sobie. Ona właśnie to, że znalazła to upodobanie w Jezusie, przybliżyła się do Niego, to dlatego, że żyła z Nim i otwarła swoje serce od razu na bliźnich, służyła najbardziej potrzebującym pomocy. Lekarze i jej przełożeni, także spowiednicy, zaświadczyli, że posługując wśród pacjentek, a były to najczęściej upadłe kobiety, okazało się, że wiele w czasie dyżurów jej przez 20 kilka lat pracy umierało. Żadna z nich nie odeszła z tej ziemi, gdy Rosalia pełniła dyżur bez obecności kapłana, bez spowiedzi, ostatniej posługi. Ona o to zabiegała, nie tylko lecząc schorowane ciało, ale także dbając, modląc się o ratunek dla duszy. I to jest coś wielkiego. I to jest, można powiedzieć, najwspanialszy uczynek miłości, jaki może człowiek dać człowiekowi, zabiegać o zbawienie wieczne dla bliźniego. Jakby on tłumaczył, wyjaśniał te wszystkie uczynki, które możemy czynić i należy je rozważać w roku miłosierdzia. Bo nieumiejętnych pouczać, bo wątpiącym dobrze radzić, bo grzeszących upominać. To wszystko ma prowadzić do tego, żeby bliźni wszedł na drogę życia do zbawienia wiecznego. A to jest właśnie ta posługa czasem samarytańska w ostatnich chwilach życia, że nie tylko będziemy zabiegać o uzdrowienie, o zdrowie ciała, leczenie, ale będziemy także mieć na uwadze ratunek dla duch duszy bliźniego, żeby stanął kiedyś przed Bogiem, a może to już będzie niedługo, bo jest chory, cierpi, właśnie oczyszczony, żeby doświadczył miłosierdzia Bożego. I trzeci ten moment, o którym pisze w świętej pamięci ojciec Jan, na drodze naszej wiary, gdy zafascynuję się Jezusem, gdy będę wtedy zdolny do wielkich dzieł dla bliźnich, dla Niego, bo przecież On staje w drugim człowieku przy mnie. Ten trzeci moment to jest wybór Jezusa w tajemnicy serca, tutaj. Wtedy Go wybiorę i wtedy już z Nim będę złączony dalej przez życie swoje całe. Taki wybór dokonał się w godzinie mojego chrztu, ale to było w imię wiary rodziców, chrzestnych, wspólnoty, która mnie przyjmuje. Taki wybór dokonuje się, gdy wkraczam na drogę nawrócenia, porzucenia grzechu. I taki wybór chcemy dokonać także dzisiaj we wspólnocie, ale każdy w swoim sercu, dziś osobiście. Właśnie w tym dniu będzie on ponawiany, jutro po spowiedzi, w środę, abyśmy mogli odnieść swoje życie, zapamiętać te dni rekolekcji, że Panie Jezu, wypowiadam z wielką wiarą, Ty jesteś Królem, ale Ty jesteś moim Królem. I dalej, kiedy wybiorę Jezusa, to będę zdolny się Jemu całkowicie poświęcić. Poświęcenie, ten czwarty stopień na drodze wiary, poświęcenie się Jemu, a wtedy poświęcam się drugiemu człowiekowi. Poświęcenie Jego Przenajświętszemu sercu. Wypowiemy te słowa dzisiaj
ciszy, po przyjęciu Komunii Świętej. Jesteś Królem Wszechświata, Jezu. Ty królujesz. Ta prawda zabrzmi, gdy będzie poświęcenie ognia w Wielką Sobotę. Zwróćmy na to uwagę. Jest paschał i kapłan zapalający paschał, kreśląc znaki pierwszej i ostatniej litery greckiej na paschale alfa i omega, początek i koniec. Do Niego należy czas, panowanie i wieczność. To Jezus Chrystus zmartwychwstały. Jesteś moim królem. A to już zmienia wszystko. Bo jeśli ja to wypowiadam z głęboką wiarą i przyjmuję Cię w swoje życie, to od razu staje się Twoim poddanym, a jako poddany daje Ci prawo, Jezu, do mojego życia w całości, do każdego wymiaru, do moich myśli, decyzji, pragnień, czynów, do wszystkiego, co o mnie stanowi. Bo wypowiadam to, przyjmuję, jesteś moim królem. I wtedy usiłuję, modlę się o to, rozeznać Twoją wolę w moim życiu, jaka ona jest, żeby ją wypełniać. I dlatego to kolejne wyznanie, daj mi poznać Twoją wolę, Panie. Bo królowanie Twoje, Jezu, właśnie realizuje się przez spełnienie Twojej woli, którą chcę rozpoznać jak najlepiej, jak najbardziej czytelnie. I jestem do Twojej dyspozycji. A to całkowicie zmienia moje życie. Spróbujmy zwrócić uwagę na słowa tej Ewangelii przed chwilą odczytanej. I posłużę się tu przepięknym komentarzem papieża Benedykta XVI. W książce Jezus z Nazaretu czytamy w rozdziale wyznanie Piotra na ten temat. Papież pisze tak, że Pan Jezus dokonał wielkich cudów w Galilei i w tym momencie, kiedy zbliża się do Cezarei Filipowej, rozpoczyna się stąd droga ku Jerozolimie, tam, gdzie ma oddać życie za wszystkich ludzi. I wtedy właśnie stawia pytanie: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Odnosi je do siebie. I pyta ludzi, bo wielu szło za Jezusem, widziało w Nim wspaniałego cudotwórcę, mówcę, nauczyciela. Jedni mówią, to jakiś wybitny prorok, może nawet na wzór Jeremiasza, Eliasza. Ale to były, dodaje papież, tylko opinie o Jezusie, opinie bardzo pochlebne, piękne. Tylko to jeszcze nie zmieniało do końca życia tych ludzi. Oni byli z boku Jezusa, zachwycali się Nim, ale za chwilę, gdy Jezus idzie do Jerozolimy, idą w swoją stronę. Doświadczyli spotkania z Nim wyjątkowego, ale nie poszli za Nim do końca.
co się dzieje w przypadku uczniów apostołów, a wy zakonu nie uważacie? I odpowiada tu święty Piotr: wspaniale, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To już nie jest opinia o Jezusie. To zmienia ich życie, apostołów. To jest wyznanie nazwane przez papieża Benedykta kamieniem milowym na drodze Jezusa. To wyznanie Piotra. Wyznanie. I kiedy Jezus idzie w kierunku Jerozolimy, oni poszli za Nim. Całkowicie za Nim. Będą upadać. Będą jeszcze niewiele czasem rozumieć z Jego drogi, misji, tego, co czyni. Ale idą za Nim. I taką drogą chcemy iść i my, wyznając: jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie, i jestem do Twojej dyspozycji. Czy to w pięknym powołaniu, w życiu małżeńskim, rodzinnym, czy w życiu samotnym, czy w życiu kapłańskim, zakonnym, czy w takiej czy innej posłudze, służbie dla bliźnich, realizując ten czy inny zawód. Jestem do Twojej dyspozycji, bo Ty jesteś najważniejszy w moim życiu. Te treści módlmy się, aby stały się naszym udziałem w tej chwili naszego życia, w tym dniu ponawiane w kolejnych dniach rekolekcji. I módlmy się o to, żeby mieć siłę do takiej drogi z Jezusem, by na pierwszym miejscu stawiać zawsze sprawy Boże. Bo tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest poukładane na właściwym miejscu. Prośmy o to Maryję, Matkę nieustającej pomocy, którą czcimy, naszych świętych patronów, naszej ojczyzny, świętego patrona, świętego Wita, naszej parafii, abyśmy mogli to uczynić z wielką wiarą i dać się prowadzić Jezusowi w dalszym naszym życiu. Amen.